Jak zamodelować pilaster w programie ABC Płyta? Jak wiadomo, w programie ABC Płyta mamy możliwość zdefiniowania podparcia na ciągłej ścianie i na skupionym słupie. W jednym i w drugim przypadku są to podpory podatne o obliczanych sztywnościach. Pilaster ma swoją oś przesuniętą w stosunku do osi ściany, no i w związku z czym zastanawiamy się, jak to miejsce zamodelować, aby otrzymać poprawne wyniki. Jeżeli nie dokonamy żadnych operacji, no to mamy coś takiego, że mamy utwierdzenie sprężyste w ścianie i utwierdzenie sprężyste w słupie. Ja przygotowałem takie testowe zadania, w których dokonałem następujących modyfikacji. Usunąłem podpory w ścianie na szerokości słupa pilastra. Usunąłem utwierdzenie sprężyste w ścianie na szerokości pilastra i zadałem pilaster w postaci tylko wyłącznie słupa osiowego. Ten ostatni sposób zadawania jest bardzo wygodny, ponieważ nie dokonujemy żadnej modyfikacji, tylko deklarujemy ścianę jako podporę liniową i deklarujemy słup jako podporę przegubową, bez utwierdzeń. Zadałem trzy schematy obciążenia. Ciężar własny, to jest ekwiwalent obciążenia rozłożonego powierzchniowo. Siły liniowe skierowane w osi pilastra i siły liniowe równoległe. No i proszę Państwa, popatrzmy na wyniki. Jeżeli pokażemy to w formie mapy, to widzimy, że największe ugięcie wychodzi nam w tym przypadku, kiedy słup pilastra nie ma utwierdzenia, co wydaje się zgodne z intuicją inżynierską. Odczytajmy sobie ugięcia. W tym przypadku tutaj i tu. Proszę zwrócić uwagę, że tak na dobrą sprawę różnice są nieznaczne pomiędzy tym podejściem takim, nazwijmy to zwykłym czy brutalnym, a tym podejściem z jakimś bliższym, lepszym, większej finezji. Popatrzmy na momenty. No i tutaj, proszę Państwa, znowu mamy oczywiście momenty T nam będziemy potrzebowali, czyli momenty MY, czyli do takiego zbrojenia. Proszę pamiętać, że mówimy o konwencji rzutowej momentów. No i w tym momencie ten model daje nam największe momenty w środku, natomiast ten daje największe momenty utwierdzenia. Jeżeli popatrzymy bez podpór, no to widzimy, że tu mamy prawie 14, ponad 14 kN na metr. A odczytajmy sobie tą wielkość. Jeżeli weźmiemy fragment, to będzie najszybsza forma, ponieważ program daje, no to widzimy, że tu mamy niecałe 7, czyli ponad dwa razy więcej, mniej niż w tym wariancie A. Tutaj mamy 4,35. Popatrzmy w takim razie, jak wyglądają momenty w środku dla modelu A, tego pierwszego. No i tu mamy 4,33. Więc jak widać, momenty w środku nie różnią się za wiele, zależnie od podparcia, natomiast na pewno różnią się momenty w miejscu pilastra. I to ponad dwa razy większe są. No więc w związku z czym możemy się tutaj spodziewać, że jeżeli dojdzie do zbrojenia, no to tutaj będziemy mieli zdecydowanie większe zbrojenie. Z drugiej strony wprowadzenie tego pilastra dwukrotnie utwierdzonego sprężyście, bo zarówno w ścianie, jak i w tym filarku, w tym słupie, to proszę Państwa, chyba to trochę przesada jest, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że ustawienie podparcia ścianowego w tym miejscu i w pewnej odległości podparcia słupowego już nam załatwia utwierdzenie.
i w związku z czym nie musimy do tego dodatkowo dokładać utwierdzenia wynikającego ze samego słupa. No więc reasumując, jeżeli będziemy mieli pilastry, zadajemy ściany normalnie, a potem tam, gdzie one będą, wprowadzamy słupy pilastra bez utwierdzeń, czyli słupy przegubowe.